Przedmioty przyjmujemy do końca tego tygodnia, ale wyjątkowo są wakacje, damy jeszcze 2-3 dni do 10 lipca, później już kapituła Skrzyni Czasu będzie pakowała i wszystkie przekazane do nas przedmioty. Będziemy zamykali je w wyspawanej skrzyni ze stali nierdzewnej, będzie ona zaspawana. Herbarze naszego miasta i mieszkańcy wykopią tą skrzynię i zobaczą, co my żeśmy tam schowali. Chcemy, żeby ta skrzynia mówiła o nas w dniu dzisiejszym, tak jak my wyglądamy, co robimy, gdzie się uczymy.